Rybaczewski w dalszym ciągu poza boiskiem. I znowu Karbasz do Gawłowskiego. Bosek. Świetnie. Aż jaki on skuteczny. On w tym ataku podkurcza te nogi. Jest przez moment w powietrzu ze zgiętymi prawie pod kątem prostym pod udziałem. Oto on. 13 do 7 dla zespołu polskiego. Piąty set. Medal złoty bardzo blisko. Dobry blok. Nieporozumienie. Nie musi z daleka z 3 metrów Czernyszow. Coś nieprawdopodobnego. Zobaczą państwo, co się będzie działo za chwilę, jeśli piłka będzie dla Polaków. To niewiarygodne. Bezbol, uwaga, Czernyszow. I out! Out! Nie było bloku. Taki taniec, taki obrazek. To widzieliśmy w Meksyku. Nawet nie mają teraz sił się cieszyć. Dzień dobry. Gościem naszego studia dzisiaj jest Ryszard Bosek. Siatkarz, dla mnie przynajmniej legenda, dla wielu osób na pewno. Pozwolę sobie tylko powiedzieć krótko. Mistrz olimpijski z 1974 roku. 76, przepraszam. Mistrz świata z 1974. Klubowy mistrz Europy zespołów jako Płomień Milowice. Wielokrotny reprezentant kraju, rozegrał w reprezentacji 359 meczy. Przez 17 lat był zawodnikiem kadry polskiej. Występował w klubie Płomień Milowice, w klubach włoskich, zaczynał w klubie Błękitni Wołomin. Ryszek, mam do Ciebie takie pytanko. Powiedz, bo to jest zawsze ważne, kto, jak, kiedy i czym Cię przekonał? Jak Cię w ogóle zaprowadził na salę treningową, że zacząłeś w ogóle się bawić w sport? W cudzysłowie bawić, bo to było, wiesz... Ja siatkówkę poznałem dopiero w szkole średniej, ponieważ mieszkałem w Radzyminie. W ogóle nie było wiadomo, co to siatkówka. W Radzyminie była piłka nożna, piłka ręczna. Ja obydwie dyscypliny uprawiałem, ale poszedłem do szkoły w Wołominie, gdzie była wyłącznie siatkówka i dopiero w Wołominie poznałem, co to siatkówka. I pierwsze kroki, i właściwie aż do reprezentacji doprowadził mnie profesor Stanisław Piotrowski, który był tam guru, jeżeli chodzi o nauczyciela WF-u. Zakochany w siatkówce i robił selekcję ze wszystkimi młodymi chłopakami, jak przychodzili do szkoły i tak się zaczęło. No tak, ale widocznie tkwił jakiś w sobie talent, skoro, jak wyczytałem, szybko trafiłeś do kadry juniorów. No bo zacząłeś dosyć późno uprawiać sport, jak mówisz, w szkole średniej, ale szybciutko wszedłeś do kadry juniorów Polski, no a później to już poszło. No tak, musiałem mieć talent, bo w pierwszej selekcji to nawet się nie zakwalifikowałem do tej drużyny, dlatego że ja nie byłem skocznym zawodnikiem, na siatkówka była skoczna, ale ponieważ trener wyselekcjonował 13, to powiedział: Bosek, idź do pary, będzie 14. I miałem na pewno talent, bo właściwie minął rok czy półtora roku już byłem w kadrze juniorów, także jakieś predyspozycje musiałem mieć. No nie wiem, czy wiesz, ale nasze losy się spotkały sportowe, ponieważ ja uprawiałem też siatkówkę w AZS Częstochowa i spotkaliśmy się kiedyś w Kokotku. Ja byłem na obozie sportowym jako młody siatkarz zabrany. Trener Gościniak zabrał jakby w nagrodę i wtedy pamiętam, ćwiczyliśmy jakiś fragment gry i nagle weszliście wy, Płomień Milowice, no dla mnie bogowie siatkówki. I nie wiem, czy pamiętasz, co powiedziałeś, bo ja pamiętam do dziś, będę do końca życia pamiętał słowa, które wypowiedziałeś dwa tylko. Nie. No więc był już fragment gry, ktoś źle odebrał, a ty byłeś przecież najlepszym przyjmującym na świecie. I ty powiedziałeś tylko: dupa niżej. No oczywiście to rozładowało sytuację. No i muszę przyznać, że mieliśmy okazję, że zagrałem przeciwko wam. Oczywiście sparring partner, co dla mnie młodego siatkarza to było po prostu... Wydawało mi się, że to jest sen. Czy możesz powiedzieć młodym ludziom, zwłaszcza dzisiaj, kiedy większość chodzi telefony, czy sport to jest i dobra przygoda życiowa, i również dobry zarobek? Bo powiedzmy sobie szczerze, że jeżeli reprezentujesz jakiś poziom sportowy, to się przekłada również na dobre zarobki. No, myślę, że przede wszystkim to trzeba potraktować na początku jako zabawę. Zabawę, żeby być trochę odciążonym od szkoły, żeby... Zresztą ruch obojętnie jaki, bo ja namawiam do siatkówki, ale najważniejsze jest uprawiać sport. Ja będę zawsze namawiał do siatkówki, bo uważam, to jest sport dla ludzi bardzo rozwiniętych i sport inteligentny, gdzie nie trzeba używać tylko siły, ale również głowy. Ale jest bardzo ważne, żeby uprawiać sport. I
myślę, że to jest przesłanie dla młodych ludzi, żeby odłączyć się na chwilę od komputera, od tych wszystkich rzeczy takich, gdzie się na siedząco wszystko robi, no bo sport jednak... Na początku o tym młodzi ludzie nie wiedzą, ale kiedy mają mój wiek, to będą wiedzieli, jak osiągną mój wiek, czy będą jeszcze umieli chodzić dobrze, czy ich nic nie będzie bolało, czy będzie bolało. Tak, zacząłeś w Błękitnej Wołomin, no to wiadomo, drużyna taka bardzo, bardzo mało popularna. Takie były czasy. Jak doszedłeś do Płomienia Milowice? Kto cię tam ściągnął? No bo Płomień Milowice to wtedy był legenda. Rozdawaliście karty, można powiedzieć, w lidze jako drużyna. Ja mogę powiedzieć, że to ja stworzyłem z Wieszkiem Gawłowskim, Sadarskim Płomień Milowice, taki wielki. Bo Płomień Milowice to był taki zespół, który wchodził i spadał z ligi, ale mieli wyjątkowego prezesa na tamte czasy, bo prezes, który był dyrektorem kopalni, potem nawet był wiceministrem, był wielkim fanem siatkówki i kiedyś jak studiowałem na WF-ie, dostałem telefon, że dzwoni pan dyrektor Strzemiński z Milowic, to w ogóle nie wiedziałem, o co chodzi. I on zaprosił mnie do siebie i powiedział, słuchaj, ja chcę zrobić drużynę taką, żeby wygrała o puchary najważniejsze. I proponuję wam właściwie na tamte czasy wszystko, bo powiedział, dostaniecie samochód, dostaniecie mieszkanie, dostaniecie furmankę pieniędzy, nawet nie chcę mówić ile, bo dla mnie to w ogóle... Tylko musisz przyprowadzić jeszcze Wieśka, przyprowadzić kogoś, bo chcę zrobić taki zespół. I powiedział, mam tylko tyle czasu dla ciebie, bo jest kopalnia, zastanów się, zorganizuj. Ja wyszedłem i sobie pomyślałem, o rany, coś się w ogóle tu dzieje. I tak się zaczęło. I potem wszyscy doszedł Wiesiek Gawłowski ze mną, Włodek Sadalski i tak się budowało. No wiem, prawie połowa kadry polskiej ówczesnej to właściwie Płomień Milowice, tak można powiedzieć. Mieliście też najwyższego zawodnika na owe czasy, 2,15. Kolega Malinowski, ja pamiętam go, widziałem wtedy wysoki, chudy jak tyczka, no. Idealnie się sprawdzał w pierwszej linii. Mieliśmy dobrą grupę zawodników, bo wszyscy chcieli i zobaczyli wyniki. Nie ma co ukrywać, że byliśmy sobie dobrze opłacani, bo byliśmy etatowymi górnikami. No tak, pracowaliście na przodku, takie były czasy. Tak, ale no. Muszę przyznać, że to był naprawdę zawodowy klub. A ja zacząłem w Płomieniu, w Błękitnych Wołomin, bo to był szkolny klub. To był klub, który grał w drugiej lidze, ale to była szkoła. I z tego klubu przeszedłem, już byłem w klasie maturalnej. Zorganizowało się na Mazowszu, był taki pan, który miał piekarnię i on sobie też bił do głowy. Stworzył zespół SZS Mazowsze, gdzie grali właściwie najlepsi zawodnicy z całego Mazowsza. Ja tam dojeżdżaliśmy, to było w Zegrzu pod Warszawą, w szkole oficerskiej Łączności hala była i to wszystko się odbywało tam. I właściwie już tam pojechałem jako reprezentant, bo jeszcze jak byłem w klasie maturalnej, to miałem powołanie do reprezentacji. No i muszę przyznać, że też wcześniej zacząłem grać w reprezentacji. I ten klub się stworzył. No i właściwie nie miałem innego wyjścia, bo w tamtym czasie były takie warunki, że wszyscy szli na AWF. No tak. Bo na WF to był klub, który osiągał ogromne sukcesy. Ja po roku grania w tym SZS Mazowsze poszedłem na WF i tam właściwie już się dokonało. Wiem, że jesteś człowiekiem zapracowanym, ciągle jesteś w podróży i właśnie dzisiaj w naszym w naszym studio, Ryszard przyjechał prosto z podróży, także następny ciąg dalszy naszego wywiadu pozwoliliśmy się wprosić, Rysiek przyjął nasze zaproszenie, pozwoliliśmy, że odwiedzimy naszego mistrza w domu, żeby pokazać jego cenne trofea sportowe. Także rozmowa, co będzie dalej i jak to wszystko przebiegało, będzie przebiegała w innych warunkach na tle twoich sportowych trofeów. Zapraszasz, tak? Dobrze. Herbata i kawa będzie. No jeżeli woda, to też. Dobra. Może wody ogniste nie będziemy używać. Przyjmujemy zaproszenie, czyli tak jak mówię, kontynuować będziemy to dalej w sportowym otoczeniu, atmosferze i na tle sportowych trofeów. Na razie dziękuję i to tyle. I aż tyle. Dziękuję, że w ogóle przyszedłeś, przyjąłeś nasze zaproszenie i że to się po prostu rozszerzy ten nasz wywiad. Dziękuję jeszcze raz. Dziękuję bardzo.